Serdecznie witam Państwa na promocji książki pana profesora Antoniego Dudka. Nie muszę przedstawiać pana profesora, jest doskonale znanym pracownikiem naszego instytutu. Pan profesor wydał kolejną książkę pod tytułem Historia polityczna Polski 1989-2023. Ci z Państwa, którzy śledzą wydarzenia, publikacje, audycje na YouTubie, z pewnością zauważyli, że pan profesor jest bardzo mocno aktywny, obecny właśnie w przestrzeni internetowej, szczególnie na YouTubie. Jest bardzo wiele interesujących spotkań z panem profesorem. Jest cały cykl spotkań pod tytułem Dudek o historii. Teraz jest pan profesor też komentatorem życia politycznego na Super Express, na kanale Super Expressu. Ale w kilku miejscach, przynajmniej ja w internecie, widziałem promocję właśnie książki, o której dzisiaj mówimy, w różnych miejscach w Polsce, między innymi w Krakowie. Takie spotkanie widziałem. Proszę Państwa, oczywiście każdy historyk zajmujący się swoją epoką, czy starożytnością, czy nowożytnością, średniowieczem, ma specyfikę pracy naukowej związaną ze źródłami, interpretacją źródeł i tak dalej. Jeśli chodzi o historię współczesną, jest to bardzo chyba, nie chyba, na pewno bardzo trudna działka, taka historyczna, która od historyka wymaga nie tylko warsztatu tego naukowego, historycznego, ale jest to trudne zajęcie, ponieważ nie ma perspektywy historycznej. Nie ma opisanych, zinwentaryzowanych źródeł do badania współczesności. One są, ale one są dopiero tworzone. One są jeszcze w instytucjach, które dla historyka dzisiaj są niedostępne. Dlatego praca historyka, który zajmuje się współczesnością, jest trudna. Pan profesor, poza tym, że jest historykiem, jest także politologiem z wykształcenia, więc ma jakby podwójny warsztat, który pomaga mu oceniać się sytuację bieżącą, polityczną, ale także ją interpretować i to opisywać. I zabieram czasu. Mamy fachowca, który poprowadzi nasze spotkanie, pana doktora Adama Buławę, który świetnie dotychczas prowadził promocję książek w naszym instytucie i myślę, że będzie to kolejne bardzo dobre, udane spotkanie. Dziękuję panu profesorowi już dzisiaj za przybycie, za spotkanie z nami. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, witam jeszcze raz na kolejnym spotkaniu z cyklu promocji książek pracowników Instytutu Historii UKSW. I powiem może w ten sposób, że zastanawiałem się, jak rozpocząć i powiem w ten sposób. Przyjrzałem się, jak wygląda historiografia III Rzeczypospolitej i powiem, że tak na mój pierwszy rzut oka to profesor Dudek pełni rolę Herodota III Rzeczypospolitej. Ja powiem Państwu, że zacytuję na samym początku najpierw z Herodota, a potem z profesora. I Państwo zobaczą, że coś w tym jest. Otóż, co pisał Herodot, ojciec historii? Herodot z Halikarnasu przedstawia tu wyniki swoich badań, żeby ani dzieje ludzi z biegiem czasu nie zatarły się w pamięci, ani wielki podziw godnych dzieł, jakie bądź Hellenowie, bądź barbarzyńcy dokonali, nie przebrzmiało bez echa, między innymi szczególnie wyjaśniając, dlaczego oni nawzajem ze sobą wojowali. A teraz cytat z książki naszego dzisiejszego autora. Tymczasem, w miarę jak oddalamy się od 1989 roku, w którym Polska po półwieczu zaczęła wybijać się na niepodległość, coraz silniej zacierają się w pamięci późniejsze wydarzenia.
Przypomnieniu niektórych z nich ma służyć ta książka. Jednak nie tylko przypomnieniu. Wyrosło już bowiem całe pokolenie Polaków, dla których ostatnia dekada XX wieku i początek następnego stulecia stanowią już tylko historię. To politycy wywodzący się z tego pokolenia stopniowo przejmują ster rządów i im właśnie dedykuję tę pracę. Nie tyle w nadziei, że unikną błędów swych poprzedników, bo jak można się przekonać, dla polityków historia nazwyczaj rzadko bywa nauczycielką życia. Ile po to, by mieli świadomość, skąd wzięła się spora część problemów, z którymi się będą zmagać. I po tym wstępie, prosząc o zabranie głosu profesora, o wypowiedź na temat właśnie tego dzieła, chciałbym się zapytać, jak powstawała oś narracyjna tej książki, to po pierwsze, a przy okazji trochę prośba o zdradzenie warsztatu historyka, jak się pisze syntezy historyczne i to jeszcze w tak trudnej materii jak historia, która praktycznie trwa po niej dzisiejsze, na bieżąco. To jest oczywiście rok 89, jest to oczywiście już ten początek Rzeczpospolitej, ale też i historia, która tak naprawdę autor, jak wiemy, skończył swoją narrację na wyborach 15 października, więc praktycznie ta historia dzieje się po chwili obecną. Bardzo proszę. Dziękuję, witam Państwa bardzo serdecznie. To miło, że mogę się spotkać właśnie z Państwem na mojej macierzystej uczelni. Wiadomo, jestem po serii takich spotkań, ale zawsze najsympatyczniej jest się spotkać tam, gdzie się na co dzień pracuje. I przechodząc do odpowiedzi, ja się bardzo dziękuję za to bardzo komplementujące mnie porównanie do Herodota. Ja nie mam takich aspiracji, nie. Ja przeciwnie, po prostu jestem pierwszym, który próbuje przybliżyć pewien obszar, który większość historyków uważa za, może i słusznie, za przedwczesny. To znaczy jakby dominuje w środowisku historycznym takie przekonanie, że trzeba dystansu, że trzeba licznych źródeł, żeby coś ocenić. I ja się z tym zgadzam. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Rzecz tylko w tym, czy w takim razie mamy sobie założyć z góry, że możemy badać coś dopiero po, i tutaj możemy dyskutować 30 latach, jak się karencja archiwalna kończy, a może 50, a może 100, a może 200? Nie, nie. Ja mam w tej sprawie inny pogląd. Po prostu robimy kolejne przybliżenia z coraz odleglejszego dystansu i one są coraz dokładniejsze. Dlaczego? Dlatego, że pojawiają się źródła, właśnie pojawiają się te źródła, które wcześniej są niedostępne i ten obraz się robi coraz bardziej z jednej strony precyzyjny, a z drugiej strony coraz bardziej zróżnicowany. No tak, ale ktoś musi zrobić ten pierwszy szkic. No i moim celem jest zrobienie tego pierwszego szkicu i nic więcej. Z pełną świadomością, że on jest ułomny. Mało tego, ja już wiem, bo przecież to nie jest pierwsze wydanie tej książki, wiem, jak w miarę upływu czasu pewne rzeczy się robią, powiedziałbym, nie zupełnie inne, bo tak to bym zrezygnował z pisania tej książki. Znaczy, gdybym na przykład uznał, powiedzmy, po kilkunastu latach od pierwszej wersji tej książki, że to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Ja napisałem same rzeczy, które kompletnie nie mają związku z stanem rzeczywistym po kilkunastu latach, to bym pewnie zaprzestał kolejnych wydań. Ale ja się zorientowałem, a zacząłem pracę tak naprawdę nad tą książkę w połowie lat 90. nad pierwszą wersją tej książki, opisując pewne pierwsze lata III Rzeczpospolitej, że w miarę upływu czasu ten obraz się robi w różnych miejscach tylko coraz ostrzejszy, natomiast on nie jest zupełnie inny. Oczywiście w pewnych pojedynczych sprawach tak, ale w sensie obrazu ogólnego nikt nie podważa wyników wyborów prezydenckich z roku 90. i przebiegu kampanii wyborów prezydenckich roku 90, mimo że minęło już od tego czasu lat ponad 30. Dlaczego? No dlatego, że po prostu tamte wyniki nie zostały nigdy zakwestionowane. Mało tego, dowiedzieliśmy się o pewnych szczegółach tej kampanii, ale nie aż tak wielu i podejrzewam, że niedługo odejdą główni kandydujący i niczego więcej się już nie dowiemy. I w tym sensie może się nagle okazać, że o tych wyborach prezydenckich w roku 90 to za 100 lat niewiele będzie można więcej dodać niż teraz byliśmy w stanie napisać. Nie mówię o mojej książce, bo to jest fragment jednego z rozdziałów, ale są całe monografie wyborów prezydenckich w roku 90, pierwszych powszechnych wyborów prezydenckich i mam wrażenie, że po latach pewnych źródeł już nie będzie. Mało tego, żyjemy w epoce internetu. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, że tak,
ale to jest istotne, że pewne źródła obecne, dostępne jeszcze 10 lat temu już nie istnieją. Na przykład strony internetowe kandydatów gdzieś tam w jakichś wyborach, one znikają bezpowrotnie. Mamy do czynienia z sytuacją dość, można nie powiedzieć, że nietypową w historii, no bo wiele źródeł kiedyś tam powstałych znikło gdzieś tam na przestrzeni burz dziejowych i tak dalej. Więc to się dzieje ciągle teraz, więc warto pewne rzeczy dokumentować tu i teraz, nawet jeżeli to są wydarzenia sprzed roku, czy 5, czy 10 lat, bo za 50 czy 100 lat będą inne źródła dostępne, ale te, które są w tej chwili, być może już będą niedostępne. I z tego punktu widzenia, moim zdaniem, warto pisać taką historię bardzo świeżą, z pokorą, to znaczy z przekonaniem, że nie wszystkie informacje są nam dane, że nie każdy kontekst jesteśmy w stanie zrozumieć, że ileś rzeczy się wyjaśni po latach, no ale czy to oznacza koniec sporów? No weźmy taki mój ulubiony przykład, coraz odżywający spór bardzo gwałtowny o politykę zagraniczną II Rzeczpospolitej w końcu lat 30., czyli o politykę Józefa Becka. Zasadniczo możemy powiedzieć, że poza pewnymi może sowieckimi dokumentami to właściwie wiemy już wszystko, znaczy nie ma żadnych nowych źródeł, mam wrażenie. Trzeba by tu profesora Kornata zapytać, ale mam takie wrażenie jednego z uczestników tych zajadłych sporów o ocenę polityki Becka. No i co? I spory trwają, można się różnić w interpretacjach. No i to jest zrozumiałe. Podobnie się spierają starożytnicy czy mediewiści o różne wcześniejsze rzeczy, jak i ci historycy dziejów najnowszych. Na czym zatem polega różnica? Ano na tym, że o Becka to się już głównie spierają historycy, tak średnio słyszę spory polityków o politykę Becka, ale już na przykład o politykę zagraniczną pierwszego rządu Tuska, to trwa ogromny spór, prawda? Mieliśmy go świadkami w ostatnich miesiącach przed kampanią, przed wyborami 15 października. I to jest ta różnica. To jest ta różnica, że trwa nieustanna walka polityczna, ale czy to ma powodować, że historycy się mają tym nie zajmować, że mamy skapitulować, wywiesić flagę, bo się mamy przestraszyć tych polityków, tak? Nie, no moim zdaniem absolutnie nie. Mamy prawo, a nawet obowiązek zbierać źródła, badać dane, formułować hipotezy, próbować je weryfikować. Natomiast to, na co trzeba uważać, to i tutaj rzeczywiście mam wrażenie, że część naszego środowiska straciła już moim zdaniem dystans, ale nie do badanej materii, tylko dystans do świata polityki i daje się zaprząc w rydwan takiego czy innego obozu politycznego. I to rzeczywiście jest problem. No ale czy tak było kiedyś inaczej? Nie, tak nie było. No przecież znamy tych czołowych historyków II Rzeczpospolitej, ich wyraźne afiliacje, prawda? Mamy sympatię Władysława Boboga Malinowskiego, bardzo jednoznaczne, z drugiej strony Władysława Konopczyńskiego. To też nie jest nic nowego, no ale mieliśmy też takich historyków, którzy się tak wyraziście nie identyfikowali i nie kryje, że jestem po ich stronie. Jestem po stronie tych, którzy mają swoje poglądy, ale nie próbują ich sprzedać na każdej stronie swojego dzieła. Ja też mam swoje poglądy i je tutaj sprzedaję. I to nie jest tak, że jestem obiektywny. Nie. Obiektywizm, proszę Państwa, jest czymś, do czego się dąży, a czego się nie osiąga. Nigdy się tego nie osiąga, co nie znaczy, że nie należy do tego dążyć. Dążyć trzeba. Ale osiągnąć się tego nie jesteśmy w stanie. Dlaczego? Bo jesteśmy zakładnikiem swoich poglądów na mnóstwo rzeczy i one rzutują na sposób, w jaki analizujemy temat. I to tak naprawdę dotyczy i tych analiz historii najnowszej i tej historii znacznie odleglejszej. Tylko w tej odleglejszej historii tego tak nie widać aż. Bo to jest trudniej, bo to po pierwsze zakres odbiorców jest mniejszy, po drugie jakby to nie jest takie oczywiste, prawda? Ale jednak no, mediewista, który pisze o historii średniowiecznej, zwykle sympatyzuje z kimś, a z kimś mniej. To ja jestem w stanie to odczytać na wielu przykładach wielu książek dotyczących średniowiecza, prawda? To nie ma już kontekstu bieżąco politycznego, tak? Bo dzisiaj to nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś, prawda, lubi Piastów, czy ich nie lubi, prawda? Czy jakiegoś konkretnego przedstawiciela dynastii Piastów. Natomiast już w kontekście mniejszej liczby specjalistów od historii to ma znaczenie, prawda? Bo jedni wolą patrzeć na pewne rzeczy od tej strony i nie od innej. Nie chcę tego rozwijać, myślę, że się rozumiemy w tym gronie. Więc podsumowując, moim zdaniem warto pisać historię najnowszą, warto dokumentować różne właśnie epizody i wydarzenia, bo być może po latach, jak ktoś będzie pro tego wracał, to się okaże, że tego się już nie bardzo daje.
z takich czy innych względów tego źródła, czy tego zwłaszcza świadka nie ma, a tak to można go zapytać, można coś pogłębić. Myślę, że akurat w tej książce ja nie prowadzę specjalnych relacji, nie prowadzę rozmów, bo ta książka jest na tyle ogólna, jako synteza, że ja się opieram na źródłach ogólnie dostępnych. No, ale jak już na przykład pisałem książkę od Mazowieckiego do Suchockiej, gdzie już bardziej głęboko wchodziłem w sposoby i kulisy działania tych pierwszych rządów po roku 89, tam cały szereg relacji sporządziłem niektórymi osobami, już nikt nie porozmawia, na przykład pamiętam, rozmawiałem w świętej pamięci marszałkiem Sejmu Wiesławem Chrzanowskim. No i dzisiaj już go nikt nie zapytał o pewne rzeczy związane z okolicznościami powołania rządu Hanny Suchockiej. W tym sensie ja mam pewne unikalne źródło, którego już moi następcy, choćby nie wiem, jakie mieli dokumenty na ten temat, tego konkretnego świadka już nie zdołają wywołać i poprosić o udzielenie relacji. Więc to jest ta zaleta też zajmowania się historią najnowszą, którą zawsze podkreślam. Więc podsumowując, pisze się o historii najnowszej i trudniej, ale i łatwiej. Trudniej z tych wszystkich powodów, o których mówiłem, ale łatwiej, bo zawsze można zapytać świadka, nawet jeżeli, czy uczestnika wydarzeń, nawet jeżeli zakładam, że on nam nie powie prawdy pełnej, czy tylko cząstkowo, ale że on, co to znaczy prawda. Tutaj też mamy problem, bo prawda obiektywna istnieje, ale znowu tak jak ten obiektywizm nie jest nam dana. Prawda? Każdy świadek przedstawia tylko swoją subiektywną wersję wydarzeń, jak on to postrzega, czasem chcąc być lojalnym i próbując historykowi rzeczywiście powiedzieć to, co pamięta, czasem premedytacją manipulując tym historykiem. Ja miałem wielokrotnie takie wrażenie, że różni uczestnicy i świadkowie historii próbują na mnie wpłynąć, właśnie manipulując, przekazując mi różne informacje mniej czy bardziej wątpliwe. No ale przecież nie mogę im tego udowodnić, prawda? Czasem mogę im wskazać na pewną niezgodność z dokumentami. No i wtedy to były bardzo ciekawe reakcje, prawda? Ktoś się chwytał za głowę, no rzeczywiście, jak mogłem o tym zapomnieć. Taka zabawna historia, o której opowiadam w jednym z odcinków właśnie na kanale Do tego historia, akurat nie dotyczy tej książki, a właściwie już to początków, ale to są rzeczy nieopisane akurat w tej książce, tylko w Reglamentowanej rewolucji, jest historia z Jerzym Urbanem, prawda? Który najpierw twierdził, że nigdy nie był w Moskwie na początku roku 89, a później jak mu wysłałem sprawozdanie MSW z jego wizyty, to nagle mi odpisał, że sobie przypomnie, prawda? I że przeprasza, bo mnie wprowadził w błąd. No, może nie chciał przyznać na początku, a może rzeczywiście nie pamiętał, tego już nie sprawdzimy. I tak jest zawsze, kiedy rozmawiamy ze świadkiem wydarzeń, że tutaj nie jesteśmy w stanie wyjść do jego głowy. Nie wiemy, kiedy próbuje nas celowo wprowadzić w błąd, a kiedy tylko po prostu jego niepamięć czy jakieś subiektywne naleciałości powodują taką czy inną reakcję. To w tak największym skrócie tyle. No i już zupełnie na koniec, jak się pisze taką syntezę, no tak jak każdą, także dotyczącą tych odleglejszych epok. Nie można patrzeć na poszczególne drzewa, trzeba patrzeć na las. To jest podstawowa zasada. Dopiero jak się widzi las, to można zacząć pisać syntezę. Natomiast jeśli ktoś uważa, że synteza jest sumą opisu poszczególnych drzew w tym lesie, jest kompletnym błędem. Bo tak się nie da napisać syntezy. Więc mówiąc inaczej, tak przenosi do poziomu takiego, powiedziałbym, z innej dziedziny, no to jest kwestia robienia zdjęć z różnej wysokości. Prawda? Jak robimy coś z naszej perspektywy, no to sfotografujemy drzewo, które jest wyższe od nas o znaczące i niewiele będzie widać. Jak się podniesiemy o parę metrów nad korony tych drzew, to już sporo ich zobaczymy, ale jak to jest wielka puszcza, to musimy się podnieść wyżej. Czyli inaczej mówiąc, musimy się podnosić coraz wyżej, za co się płaci pewną cenę. To znaczy, jak się już patrzy na las, to widok poszczególnych drzew jest już mniej precyzyjny, one się nam zlewają w pewną całość. I widzi się już tylko, jak ten las jest zróżnicowany, gdzie tych drzew jest gęściej, gdzie jest rzadziej, jak one się od siebie różnią. Natomiast nie widzi się już poszczególnego drzewa. I to jest ta zasadnicza różnica między makro- a mikrohistorią. I to jest moim zdaniem nieprzezwyciężalne. To znaczy, ja nie potrafię tego przezwyciężyć. Uważam, że trzeba uprawiać i makro- i mikrohistorię, ale nie jestem w stanie sobie do końca wyobrazić połączenia tego w jednym dziele. Oczywiście można próbować, ale mówiąc szczerze, ja nie czytałem takiej książki, która byłaby skutecznym połączeniem makro- i mikrohistorii. Wydaje mi się to bardzo trudne i nie bardzo sobie jestem w stanie to wyobrazić. Dobrze, proszę Państwa, zanim rozpoczniemy tutaj udzielanie głosu osobom z sali, chętnie poprosiłbym o zabieranie głosu przez szczególnie studentów, to pozwolę sobie na taką konstatację, że kryteria czy krytyczne oceny III Rzeczpospolitej bardzo często wynikają z jakiegoś takiego
znaczy powiedziałbym bardzo prozaicznego powodu, osoby krytykujące tą Trzecią Rzeczpospolitą są niezadowoleni z własnej sytuacji. Ona może być polityczna, społeczna albo materialna. I druga taka jeszcze uwaga, wydaje mi się, że to jest taka no, dosyć typowa polska cecha, mianowicie Polacy zwykle, to ja odnoszę się też i do pierwszej Rzeczpospolitej, i do drugiej Rzeczpospolitej, mam wrażenie, że Polacy przeważnie sobie to własne posiadanie własnego państwa wysoko cenili. Ale z drugiej strony rzadko bywali z tego państwa naprawdę zadowoleni. I chciałem się zapytać, oczywiście to na kartach książki wybrzmiewa i znajduje się w podsumowaniu, ale chciałbym, żeby może to zostało tak właśnie jeszcze tutaj na naszym forum dyskusyjnym wyartykułowane. Jak profesor ocenia Trzecią Rzeczpospolitą? Tak? Bardziej pozytywnie, bardziej negatywnie, czy tak bym powiedział pół na pół, pozytywnie i negatywnie? No więc właśnie to jest to pytanie, które najczęściej wraca w różnej wersji, kiedy mnie pytają o tą książkę. Ja powiem w ten oto sposób, to znaczy ja generalnie oceniam pozytywnie. Tak, ja uważam, że to jest jeden z bardziej udanych okresów w historii ponad tysiącletniej Polski, wtedy minione 30 parę lat. I mogę uzasadnić to szerzej, jak kogoś to interesuje. Natomiast równocześnie oczywiście mam poczucie ogromu niewykorzystanych szans i stąd mój krytycyzm, z czego większość ludzi nie może zrozumieć. No jak to jest, że tu chwalę, a zaraz potem krytykuję i właśnie to głównie krytykuję, a gdzie te pochwały? No, więc ja uważam, że jak ja bym głównie się koncentrował na chwaleniu, to właściwie przestałbym spełnić pewną rolę, no, którą sobie przypisałem takiego człowieka, który próbuje nakłonić nie tylko polityków, choć ich głównie do działania, bo i tak nie spoczęli na laurach, a ja w roli takiego nadwornego historyka kadzącego ku osiągnięciom III RP będę tam przed nim nagradzany i fetowany, bo pewnie prawdopodobnie wielu polityków powiem wprost byłoby zachwycony w tą rolę wszedł. Tylko ja nie tak widzę swoją rolę, więc ja ich, mówiąc inaczej, oceniam globalnie rezultaty ich działań pozytywnie, natomiast już jak przechodzimy do konkretnych działań, konkretnych rządów, to mogę tworzyć długo i tworzę także w tej książce długą listę błędów, zaniedbań, no ale też pamiętajmy, że to nie jest książka wyłącznie o dokonaniach kolejnych rządów. To jest też książka o tym, co jest pewną grą polityczną, grą o władzę. W związku z tym jest tutaj niespożyta ilość afer i właściwie rozmaitej rangi, więc jakby ktoś próbował patrzeć na to od tej strony, to powiedział, że to jest jedna wielka, niekończąca się afera, ciąg afer, właściwie afera goni aferę, od afery do afery i z czego się tu cieszyć? No nie, no bo gdybym ja zaczął opowiadać na przykład o tym mozolnie, czasem tam to daję te fragmenty, ale jak rósł poziom życia, no to już nie jest takie atrakcyjne czytelniczo, tak? No i niewiele wyjaśnia, no fakt, że Polaka na początku lat 90. było stać na nieporównanie mniej rzeczy niż na początku XXI wieku, a dziś go stać na jeszcze znacznie więcej, jest, powiedziałbym, mało efektowny. Znaczy, a właśnie na co go stać? No właśnie, no na przykład na samochód, tak? Samochód, który na początku III Rzeczpospolitej był dobrem luksusowym, stał się czymś najbardziej oczywistym. Prawda? Czymś, co właściwie nie jest żadnym problemem posiadanie samochodu. No ale ta konstatacja, czy ona jest szczególnie oryginalna, no ktoś powie, no świat się rozwija w tym kierunku, motoryzacja się rozwija, to ludzie mają samochody, no to i zgoda, ale jednak jak się przyjrzymy bliżej, to się nagle okazuje, że pod wieloma właśnie takimi makroekonomicznymi wskaźnikami myśmy jednak zrobili znacznie większy krok do przodu niż parę innych społeczeństw w krajach Europy Środkowej. Oczywiście tu się znowu toczy spór o jakość tych danych, niektórzy je podważają, ale w świetle tych, które są przez większość ekonomistów akceptowane, Polska jest obok Chin jednym z dwóch państw na świecie, nie w Europie, na świecie, która wykonała największy skok gospodarczy. Aż trudno nam w to uwierzyć. Ja też mówiąc szczerze, średnio w to wierzę, ale jesteśmy na pewno w czołówce. Może nie na drugim miejscu, może na trzecim, czy na piątym. Nieważne, ja się z nimi w czołówce. Co pokazuje nam, jaką drogę to społeczeństwo przebyło po upadku komunizmu. I to jest ogromny sukces. I to mimo tych wszystkich afer, mimo tych wszystkich najbardziej absurdalnych oskarżeń, mimo tej totalnej kultury przesady. Ponieważ to, co jest w Polsce, i o tym też piszę w tej książce,
powiedziałbym taką, zdominowaliśmy się, Polska kompletnie zdominowała kultura przesad. Ona zainfekowała, znaczy zaczęło się to w świecie polityki, ona już zainfekowała właściwie wszystkie, moim zdaniem, ja jak widzę różne obszary życia publicznego, wszędzie widzę jej przejawy, które polegają na używaniu właściwie w każdej niemal dyskusji właśnie owej przesady, znaczy sformułowań zbyt daleko idących, zbyt skrajnych, zbyt radykalnych i jesteśmy tego ofiarami już w takim stopniu, że większość zobojętniała. I to widać bardzo dobrze właśnie w tym ciężarze oskarżeń. Nie kryję, że ja ciągle mam z tym problem, bo ja na przykład traktuję poważnie, że jakiś polityk mówi, że nie działa w tym kraju konstytucja, że właśnie państwo nie istnieje, a później ten polityk przez 8 godzin odpowiada przed nieistniejącą komisją nieistniejącego Sejmu, to ja mam poczucie pewnego dysonansu poznawczego. Ja bym się domagał jakiejś konsekwencji, no albo nie istnieje konstytucja, nie istnieje Sejm, bo to nie istnieje też komisja, przed którą się odpowiada i tak dalej. Ale to, żeby ja też nie chodzi tylko o tego polityka. No, ja mogę podać przykłady z drugiej strony barykady, gdzie też mamy do czynienia z nieustannie jakimiś opowieściami o na przykład niemal totalitarnym reżimie, jaki tu upadł 15 października, tak? Którym rzekomo, prawda, były jakieś ogromne ilości ofiar, tylko jak przychodzi do konkretnego pokazania, kto dokładnie, to ciągle trwają poszukiwania tych ofiar, tak? Na tym polega problem, że po prostu powiedziano już wszystko, co można było powiedzieć w Polsce i w efekcie te słowa nie robią wrażenia. I ja mam z tym problem. Znaczy, bo ja uważam, że ja się tu czuję pod tym względem coraz bardziej wyobcowany, ponieważ ja mam problemy z nawiązaniem dialogu z różnymi ludźmi, ponieważ oni w trzecim zdaniu używają słów, na które się po prostu kategorycznie nie zgadzam, bo są moim zdaniem fałszywą diagnozą rzeczywistości, bo są opartą właśnie na owej kulturze przesady. No ale jak mówię, jestem tu w mniejszości i nie spodziewam się, żeby to się szybko miało zmienić. I z tego punktu widzenia ja mimo wszystko w tej książce ważę słowa. To znaczy, mimo że bywam surowy wobec wielu polityków i wielu wydarzeń, to jednak nie ma o nikim w tej książce napisane wyłącznie źle. Może po jakimś incydentalne są takie postacie tam, prawda? W sensie taki wiceminister, który napisał już list do wydawnictwa, że on się czuje, prawda, źle potraktowany, bo opisano go właściwie tylko w jednym kontekście, takim mało sympatycznym rzeczywiście. No i tam dowodził, że na przykład nie jest prawdą, że prokuratura prowadziła śledztwo w jego sprawie, tylko prowadziła wyłącznie postępowanie, a to jest to co innego, no rzeczywiście jest co innego, w sensie formalnym, że wyrok w sprawie, o której tam była mowa, zapadł dopiero po wielu latach, no i to był jest wyrok, który zasadniczo był dla niego korzystny, choć jak sam przyznaje, nie do końca, no i tak dalej, no, ale no, to są tego typu historie. Natomiast mimo wszystko, pomijając takie incydentalne, zupełnie marginalne, trzeciorzędne sprawy, w tych głównych sporach ja mam wrażenie, że ja nie stawiam kropki nad i. Dlaczego? Właśnie z takiej ostrożności procesowej. Ponieważ ja uważam, że o wielu rzeczach nie wiemy jeszcze do końca i być może nigdy się nie dowiemy. W związku z tym takie łatwe formułowanie czegoś w kategoriach zdrada narodowa, działania antypolskie, antydemokratyczne i tak dalej, to jest po prostu gruba przesada. Gruba przesada, która u nas w Polsce jest na porządku dziennym. I ja bym chciał, że tak powiem, no, żeby się to zaczęło zmieniać, żebyśmy zaczęli brać odpowiedzialność za to, co mówimy. Bo ja mam wrażenie, że dzisiaj naprawdę w Polsce można praktycznie wszystko powiedzieć i nie ponosić za to żadnej odpowiedzialności. Dlaczego? Bo większość już dawno zobojętniała na te słowa, które padają w przestrzeni publicznej. No właśnie, jak mówię, takie słowa, no, które nie rodzą żadnych praktycznych konsekwencji. To akurat dobrze. To akurat dobrze, bo gdyby one rodziły konsekwencje, gdyby ktoś naprawdę serio potraktował to, co mówią niektórzy politycy, no to mielibyśmy kraj pogrążony, jeśli nie w wojnie domowej, to mielibyśmy terroryzm na polityczny na dużą skalę. W czym mamy zresztą pewne tradycje, z których na szczęście wyrośliśmy. Mówię tu o II Rzeczpospolitej, która jest idealizowana, czy była to niedawno, ale jest ciągle, mam wrażenie, idealizowana, choćby właśnie pod tym względem. Dobrze, proszę Państwa, to zachęcam do zadawania pytań. Bardzo proszę, pierwsza osoba. Myślę, że się dowie, szanowni Państwo, myślę, że się przestałaś i muszę. Na razie, ale kurtuazyjnie, Hubert Bienia. O, właśnie. Uczeń drugiego roku. Student. Już student.
Panie profesorze, dwa pytania. Na razie dwa, no nie będę zabierał, nie tylko ja jestem na tej sali. Pierwsze pytanie jest takie, czy uważa pan, że obecna kultura mass mediów, internetu, różnych sprzecznych informacji z różnych jakby kanałów, czy to telewizyjnych, czy politycznych właśnie, bardziej utrudnia pracę nad tą historią, nad badaniem tej historii współczesnej? Może jednak ułatwia w jakimś stopniu? I drugie pytanie, to trochę jest związane z inną książką, w której pan profesor brał udział jakby podczas tworzenia, tą książką Wybrzmi się na Polskę. Czy ma pan, uważa pan, że jakby praca tego inkubatora umowy społecznej wpłynęła na działalność polityków? Czy pańska praca takiej właśnie książki, uważa pan, że to wpływa na działalność polityczną, że politycy czytają te książki, jakieś wnioski z tego wysuwają? Tak, po kolei dać. Po pierwsze, nie kryję, że jestem wielkim dłużnikiem internetu, potwornie ułatwił pracę w sposób niewyobrażalny. To znaczy, w pierwszych wersjach tej książki przed rozwojem internetu ja tonąłem w powodzi gigantycznej ilości wycinków z gazet, które miałem pracowicie pogromadzone w dziesiątkach, właściwie setkach teczek. Tymczasem od pewnego czasu ja już właściwie przestałem to robić, bo to nie ma sensu, bo zanim ja znajdę, nawet jeżeli wiem, że jest taki wycinek, zanim ja go znajdę, to ja znacznie szybciej wyklikam sobie w Google'ach dany cytat. I ogromna ilość cytatów, które mi tam gdzieś przemykają przez głowę, o których pamiętam, znajdywałem w internecie w ciągu dosłownie prawie minuty, gdy tymczasem dawniej, pamiętając, że był jakiś cytat, spędzałem godzinę na poszukiwaniu, żeby go znaleźć i niekiedy mi się nie udawało. Inna rzecz, że to się w 100% nie sprawdza. Znaczy, ponieważ jednak mamy pewną część treści zamkniętych, a ja nie mam wykupionych dostępu do wszelkich możliwych treści, prawda, na różnych portalach, no to siłą rzeczy są takie rzeczy, których mi się nie udało dzięki internetowi zlokalizować, ale też nie kryję, że to była mniejszość wyraźna. Więc pod tym względem jest to niezwykle korzystne i niezwykle przydatne. Natomiast oczywiście to jest od strony technicznej. Natomiast równolegle, że jest jasne, że media padły ofiarą kultury przesady tuż, ale równolegle ze światem polityki. I dzisiaj, mówiąc szczerze, gdyby mi ktoś kazał wymienić jakiekolwiek medium, które ja bym uważał za takie, z mojego punktu widzenia, za naprawdę wiarygodne, to ja bym nie wymienił takiego medium. Nie istnieje już takie medium w moich oczach, bo ja jestem każdemu medium w stanie złapać za rękę i pokazać, tu manipulujecie, tam przeinaczacie, co nie zmienia faktu, że istnieje i to bardzo duży poziom natężenia tej indoktrynacji między takimi mediami, gdzie to jest robione w białych, jedwabnych rękawiczkach, no i takich, gdzie jest to w takiej łapie metalowej robione, właśnie tak, że ja czytam pierwsze zdanie, dostaję opuchem między oczy, już z grubsza wiem, co mi się chce sprzedać w kolejnych. Właściwie mówiąc szczerze, tych mediów ja już nie chcę czytać, bo ja wiem, co tam będzie dalej, także szkoda mi na to czasu, no chyba, że jest to, powiedziałbym, coś z wnętrza środowiska, prawda, jakieś porachunki wewnątrz tego środowiska, no to wtedy tam to jest interesujące i nie ma tego gdzie indziej. Tak? Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, no nie, oczywiście nie ma odzewu na tą książkę, czego ja się zresztą spodziewałem, w przeciwieństwie do części jego autorów w rozumieniu takim, że jakaś formacja polityczna te propozycje związane z decentralizacją ustroju weźmie sobie na sztandar. No nie, tak dobrze to nie ma. Natomiast temat został położony na stole i teraz w Polsce będzie się toczyła wokół niego dyskusja i pewne elementy tego pomysłu będą moim zdaniem obecne w przestrzeni publicznej, zaraz powiem jakie. Już można powiedzieć, że w umowie obecnej koalicji rządowej pojawia się sformułowanie, że będzie dążyła do decentralizacji ustroju Polski. Czyli można powiedzieć, że pierwszy sukces odnieśliśmy, no ale oczywiście to jest deklaracja ogólna, z której może nic nie wyniknąć. Natomiast mamy bardzo konkretny jeden problem, absolutnie moim zdaniem fundamentalny, dotyczący samorządów, który za chwilę będzie rozstrzygany, ponieważ jak może Państwo pamiętacie, Donald Tusk pośród wszystkich tych licznych obietnic, które złożył, najbardziej suta, taka kosztowna dla budżetu obietnica, jaką złożył, to jest obietnica podniesienia, podwojenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Co jeśli zostanie wprowadzone, oznacza już definitywny wyrok śmierci dla samorządów, jeśli chodzi o ich finansowanie. Dlatego, że to, co zrobił Polski Ład, co z punktu widzenia obywatela było bardzo korzystne, czyli podniesienie do 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, spowodowało, że
samorządy straciły znaczną część dochodów własnych. I zaczęto im to rekompensować, ale metodą to rząd da. I teraz rząd Tuska miał zasadniczo do wyboru. Albo pójść drogą rządu PiS-u i pomyśleć sobie, no świetnie, świetnie, podniesiemy kwotę od podatku i wtedy te samorządy już będą stały w tej kolejeczce po pieniądze od naszych ministrów. I tak jak ministrowie PiS-owscy dawali te czeki, prawda, to my będziemy dawać czeki tylko jeszcze większymi kwotami. I my będziemy w ten oto sposób rządzić, bo ci ludzie będą się cieszyć, że tam mają burmistrzów, wójtów i prezydentów, że oni tam czymś rządzą, ale w rzeczywistości my to wszystko będziemy kontrolować, ponieważ my będziemy pilnować, co jest dobre z Warszawy dla takiego czy innego regionu, takiego czy innego miasta, miasteczka. No i albo też zostanie wprowadzone przepisy, które dadzą tym samorządom na nowo źródła dochodów własnych. I wtedy możemy mówić o realnym samorządzie, dlatego że dla mnie samorząd to nie jest w istocie rzeczy to, co jest napisane w takiej czy innej ustawie, że ma prawo do tego czy do tamtego, tylko jest możliwość zrealizowania tego w oparciu o środki własne. To jest istota samorządu. To jest tak jak z większością tutaj z was, jesteście formalnie dorośli, macie skończone 18 lat, prawa wyborcze, zachęcam do udziału w wyborach samorządowych, ale powiedzmy sobie jasno, to jest ten najniższy próg dorosłości. Prawdziwym dorosłym jest ten, kto się jest w stanie sam utrzymać. I tak jest też samorząd. Samorząd jest wtedy samorządem, słowo, słuchajcie się, co ono mówi, samorządzi się, jeśli ma się za co samorządzić. Jak się nie ma za co samorządzić, to jest tylko pozorem samorządu. Kropka. I dlatego zobaczymy teraz, jak rząd Tuska będzie realizował zapowiedzi decentralizacji. To będzie tylko taka wyświechtana, takie hasełko, których wiele, akurat Donald Tusk jest mistrzem tego typu, prawda, autopromocyjnych haseł, z których nic nie wynika, czy będzie to próbował realnie zrealizować. No zobaczymy. Czas pokaże, patrzę i będę to oceniał. Natomiast jedno jest pewne, został zatrzymany proces pełzającej centralizacji, który opisuję w ostatnim rozdziale mojej książki, którego byłem zdecydowanym krytykiem. Mówię tutaj o tym, co się działo przez ostatnie 8 lat, nie tylko za sprawą tej ustawy o Polskim Ładzie, ale także całego szeregu innych przepisów, no, które służyły realizacji innej wizji Polski, wizji, której ja się głęboko nie zgadzam. Wizji, która się sprowadza do tego, że to Warszawa, rząd w Warszawie ma decydować o tym, co mają robić władze lokalne, bo to leży w interesie Polski, bo Polska silna jest wtedy, jak jest Polską scentralizowaną. Ja tak nie uważam. Uważam, że mieliśmy już dwa razy doświadczenia i centralizmu z własnego nadania, to jest centralizm sanacyjny, i później mieliśmy centralizm z obcego nadania, czyli centralizm komunistyczny, i te dwa centralizmy nie wypaliły. I ja uważam, że przyszedł czas na inny model rozwojowy, co oczywiście nie znaczy, że ja jestem przeciwnikiem jakichkolwiek przedsięwzięć centralnych i że chciałbym ten rząd pozbawić wszystkich kompetencji. Nie, nie, nie. Nie, ja bym mu chciał zostawić właśnie te najważniejsze kompetencje, bym się w końcu zabrał do roboty, coś zaczął w tych najważniejszych sprawach robić, a nie rozdrabniał się na mnóstwo drobnych spraw lokalnych, gdzie w efekcie czego giną gdzieś te sprawy najbardziej fundamentalne, czego najbardziej dla mnie koronnym dowodem jest historia z polską energetyką. Znaczy, to jest jeden z negatywnych bohaterów tej książki, zwłaszcza ostatnich rozdziałów, prawda? Znaczy, nic nie zostało w Polsce tak zabagnione i zapuszczone przez ostatnie 20 lat jak energetyka. I to są konkretni ludzie z konkretnych partii za to odpowiedzialni, co się nieustannie zmieniają w Polsce przy władzy. No i zobaczymy, co teraz w nowym rozdaniu pokażą na tym polu. Dziękuję. Widzę, że pan ja parę zepsuł. Ja chciałem zapytać, bo pan profesor mówił o kulturze przesady, ale jednak żona odchodzi, ale jednak może nie do końca jest ta kultura przesady, bo jednak mamy jakieś ograniczenia historyczne, na przykład, tak mówię, II wojnę światową, że o pewnych rzeczach nie możemy mówić, na przykład to, co mówiono, nie wiem, na przykład, no tak, na przykład z III Rzeszy, czy jakieś pewne dehumanizujące słowa, że może jednak wytworzyliśmy jakieś, powiedzmy, takie mechanizmy, które nas chronią przed tym, czy to jest raczej może, czy właściwie wytworzono to, czy po prostu. No może też i te czasy się zmieniły, że jakoś tak teraz po prostu te mass media tak specjalnie promują tą kulturę taką przesady, żeby kogoś wypromować, żeby no skoczyły zasięgi, wyświetlenia, no raczej takie kwestie internetowe, no bo jednak w dzisiejszych czasach więcej zasięgów ma ten, kto na przykład, nie wiem, no powie jakieś kontrowersyjne słowo, czy użyje jakieś nieprzyjemne słowa, nie ten, kto na przykład użyje spokojnie, no bo jednak
ja bym chciał powiedzieć, że z tą kulturą czytelną to jest różnie, no bo może ona jest na szczeblu centralnym, ale na niższym raczej ludzie, powiedzmy, no nie wiem, w samorządach, no to się nie spotyka takich wypowiedzi, tylko raczej, znaczy zależy gdzie też, bo może tam gdzieś w samorządach takich jak Warszawa czy Kraków, to może są, ale gdzieś niższych się mniej spotyka, raczej jak różnych też programów radiowych są, to raczej w niższych samorządach, w gminach czy gdzieś, to są raczej bardziej wyważone wypowiedzi. Czy to tak jest, czy to zależy też, czy to jak to ocenić w ogóle? No tak powiedział tutaj doktor Buława, z samorządami bywa różnie, są bardzo różne przykłady, bo z tego co ja wcześniej mówiłem, moglibyście Państwo odnieść wrażenie, że ja idealizuję samorządy, że uważam, że samorząd jest takim cudem, prawda, panaceum na wszystkie bolączki. I oczywiście nie. On ma też swoje ograniczenia, swoje słabości i na przykład nie kryje, że jedną z zmian, właściwie chyba główną zmianą, którą wprowadził PiS w odniesieniu do samorządów, którą popieram, to jest ograniczenie do 2 kadencji możliwości piastowania funkcji burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. I mam nadzieję, że to akurat nie zostanie odwrócone, bo to w tej chwili, choć dla niektórych to nie będzie druga kadencja ta, na którą zostaną wybrani w kwietniu, tylko któraś tam z kolei, no ale ponieważ liczy się to od momentu wprowadzenia, no to wielu z tych wiecznych burmistrzów, wójtów i prezydentów będzie de facto dopiero drugą kadencję i mam nadzieję, że też będzie ich kadencja ostatnia. No właśnie, marszałek Struzik, właśnie wieczny marszałek województwa mazowieckiego, też mi się to nie podoba. Ja generalnie bym wprowadził dwukadencyjność do większości tego typu funkcji. No ale to jest mój prywatny pogląd. Natomiast wie pan, co do tej kultury przesady, no ma pan rację, że ona jest z różnym nasileniem w różnych miejscach i wiadomo, że najostrzej ona wygląda w tej polityce ogólnopolskiej, gdzie nieustannie się próbują różni tacy Zagończycy przebić właśnie tymi ostrymi sformułowaniami, zwiększyć swoje zasięgi, klikalność, media to podgrzewają. To absolutnie racja, no w małych środowiskach nie ma potrzeby i często to jest źle widziane, jeżeli ktoś by był taki agresywny i akurat z tego punktu widzenia mnie się to podoba, dlatego mnie się podoba, że na przykład wiele lokalnych koalicji są takie koalicje, proszę Państwa, gdzie PiS i Platforma są w koalicji. To trudno dzisiaj uwierzyć w to, ale są takie samorządy. Są takie samorządy. To jest na perspektywę ogólnopolskiej się wydaje nieobrażalne. I nie kryje, że mnie to cieszy. Bo to znaczy, że oni tam lokalnie się są w stanie w jakiejś sprawie dogadać i coś zrobić. Oczywiście jest pytanie, czy to często nie jest tak, że to jest ten pozór, że za chwilę oni mogliby być z SLD i PSL, kiedyś byli, a teraz są z PiS-u i z Platformy, tak? Bo to często też tak jest, że ci sami ludzie zmieniają tylko barwy partyjne do aktualnie dominujących w Warszawie i rządzą dalej. No ale to jest już problem środowisk lokalnych. Jedyne, co ja mogę niestety w tej sprawie zaproponować, to jest rozwój mediów lokalnych. Dlatego w tej mojej propozycji, tej książce Umówmy się na Polskę, jest taki mój autorski fragment, który ja tam bardzo ostro forsowałem, ale nie było jakiegoś oporu przeciwko temu, że uznaję, że to jest niezły pomysł, że powstała taka wzorowana trochę na Narodowym Centrum Nauki instytucja, która będzie po prostu dawała granty mediom lokalnym, żeby w każdym małej społeczności, moim marzeniem było, żeby w każdej gminie, aż na pewno w każdym powiecie było nie jeden, a kilka na przykład portali, które będą finansowane właśnie z takiego funduszu ogólnopolskiego, więc będą całkowicie niezależne od władz lokalnych, będą im patrzeć na ręce, będą informować obywateli, co ta władza robi. Oczywiście jak obywatelom to nie będzie przeszkadzać, że burmistrz czy wójt robi to czy tamto, no to już jest sprawa ludzi, jak oni w kółko są wybierać pewnych ludzi, mimo że oni robią takie czy inne rzeczy, ale ci ludzie mają prawo wiedzieć, co ten przedstawiciel władzy robi i dlatego na przykład jedną z patologii samorządów jest to, że są takie regiony, gdzie ja często jeżdżę, to zawsze mnie to interesuje, że jedyna lokalna gazetka to jest lokalna gazetka finansowana przez wójta, tak? I wiadomo, że ona jest uczci wójta i tam czasem aż to groteskowo wygląda, bo widziałem parę takiego, gdzie właściwie na każdej stronie zdjęcie wójta. Co wójt zrobił, co otworzył, z kim się spotkał, no to jest horrendo. Żeby była jasność, ja też nie uważam, że antidotum jest na to gazetka, gdzie na każdej stronie będą kolejne afery wójta opisane. No bo to też byłoby przesadą, natomiast nie kryję, że może są potrzebne i takie. Znaczy, mówiąc inaczej, władza, której się nie patrzy na ręce, zawsze ma skłonność do degeneracji. Tak, ma zawsze skłonność do degeneracji. Tak, proszę bardzo, to pan Boży, tak, proszę bardzo. Tak, Daniel Boży, trzeci rok historii. Ja mam takie dwa pytania. Pierwsze będzie bardziej osobiste do pana profesora, może pan chce mi odpowiadać. To znaczy, już pan wspominał profesor o swoich poglądach. Jakie są te poglądy? Czy może właśnie tylko pan z tego 15 października? Może pan profesor zdradzi? Natomiast drugie pytanie, bardziej takie właśnie ogólne, właśnie naukowe.
to jest... co pan profesor sądzi o takiej duopolu właśnie w Polsce, ponieważ jakim polaryzmie, polaryzacji władzy? Mamy tutaj partię po prawej, PiS, partię po lewej, PO, bardziej po lewej, no to liberałowie bardziej na nim się mówi, no ale że mamy te dwa takie bloki duże właściwie. I do czego to zmierza? Czy kiedyś to się zmieni, że będzie więcej tych alternatyw, nie wiem, większy podział partii? Jak to może wyglądać w przyszłości? Tak, po kolei. Najpierw uzasadnię, dlaczego nie powiem, na kogo głosowałem. To jest jeden z takich kanonów mojego etosu komentatora politycznego. To znaczy, to jest rzecz, której absolutnie nigdy komentator polityczny nie powinien mówić, na kogo głosował. Nigdy. Znaczy, tak to uważam, że taka jest zasada. To jest po prostu jak coś w rodzaju tajemnicy lekarskiej. Po prostu się tego nie mówi, ale oczywiście głosowałem, więc musi pan sobie wybrać którąś z opcji dostępnych na scenie, bo ja zawsze apeluję do udziału w głosowaniach, choć gdybym był ekstremistą, to bym powiedział, a nie, to ja w ogóle nie będę głosował, bo to już byłoby, prawda, złamanie pewnej zasady dążenia do bezstronności. Nie, więc ja aż taki dogmatyczny nie jestem, ja zawsze głosuję. W wszystkich wyborach po roku 89 nie wziąłem udziału tylko w niektórych referendach, ponieważ uważałem je za pseudoreferendum. I to nie chodzi tylko o to pseudoreferendum z 15 października, także o pseudoreferendum prezydenta Komorowskiego z roku 2015, ponieważ uważam, że to był przykład niszczenia tej instytucji dla doraźnych celów politycznych. O, i to jest taki właśnie świetny przykład, jak ma pan działanie dwóch tych partii. Komorowskiego traktuje jako reprezentanta Platformy Obywatelskiej, po to, żeby się ratować po przegranej pierwszej turze wyborów prezydenckich, wymyślił absolutnie surrealistyczne, kuriozalne referendum tylko po to, żeby pozyskać część wyborców Pawła Kukiza, których i tak nie pozyskał, został ukarany. I to samo spotkało prezesa Kaczyńskiego z jego nieszczęsnym referendum, za które też został ukarany. Bardzo mi się to podoba. Ludzie sprawiedliwie ukarali jednego i drugiego za niszczenie idei referendum. Bo referendum w moim przekonaniu ma wielki sens, ale nie może być narzędziem manipulacji politycznej, tylko powinno być narzędziem wyrażania woli obywateli wobec jakiegoś konkretnego, już gotowego dokumentu. Czyli ja jestem przeciwnikiem i to fanatycznym referendów opiniodawczych. A czy sądzisz, że zapora powinna stać, czy nie? Natomiast jestem zwolennikiem referendów stanowiących. Czyli ma pan konkretny akt prawny. Na przykład konstytucja z 97 roku, jesteś za czy przeciw? Układ o wejściu Polski do Unii Europejskiej. Konkretny dokument, którego w stanie przeczytać, to jest odrębna sprawa, ale on jest fizycznie dostępny. Jesteś za czy przeciw? Czyli referendum stanowiące. Natomiast jeśli chodzi o popis, no to wie pan co, Polska jest jednym z wielu krajów, nie jesteśmy tu jakimś wyjątkiem, gdzie ma pan dwa obozy dominujące, dwie partie dominujące, takie najbardziej stare demokracje, to oczywiście amerykańska i brytyjska, bo tutaj bardziej brytyjska, a dopiero później amerykańska, gdzie ma pan przez setki lat właściwie, już nie dziesiątki, a setki lat ma pan torysów i wików, a później lejburzystów. A w Stanach Zjednoczonych ma pan demokratów i republikanów, prawda? I tam ten duopol był, jest i prawdopodobnie będzie, więc problem nie tkwi w tym, być może u nas tak będzie, chociaż tradycja europejska jest inna. No mamy u nas tradycję niemiecką, prawda, gdzie ma pan socjaldemokrację i chadecję od właśnie II wojny światowej w Niemczech, czyli też te dwie partie dominują, choć z różnym natężeniem, więc być może my zostaniemy z Platformą i z PiS-em, jeszcze dające się przewidzieć w przyszłości i nie na tym problem. Polega, to nie jest, jak niektórzy podejrzewają, dla mnie jakiś ogromny problem, że jest duopol. Mnie bardziej interesuje, jak on jest zarządzany, to znaczy, czy pewne sprawy są załatwiane, czy jakby jako wyłączane spoza skór politycznych, tak jest na przykład z polityką zagraniczną, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że i PiS, i Platforma są zwolennikami obecności Polski w NATO i Sojuszu Polsko-Amerykańskiego. I to już się w szczegółach się różnią, ale na pewno kierunkowego wyboru obie te partie się właściwie w istotny sposób nie różnią od siebie. Już bardziej problem się pojawia w relacjach z Unią Europejską, no ale też PiS nigdy nie był zwolennikiem polexitu, a przynajmniej nie słyszałem, żeby to kiedykolwiek zadeklarował. Przeciwnie, raczej temu zaprzeczał. Więc wie pan, chodzi o to, żeby ewentualnie jeszcze parę innych dziedzin wyciągnąć poza bieżący spór polityczny, no właśnie takich jak ta energetyka na przykład, żeby pewne sprawy szły do przodu. I to ja nie mam nic przeciwko temu, wtedy się ta demokracja w ramach duopolu rozwija. Ale też jest możliwe, że duopol runie i ja mogę tylko powiedzieć, co będzie pierwszym wskaźnikiem
początku końca duopolu. Mianowicie polska polityka, tak ją obserwuje, zwłaszcza tak naprawdę od lat 90., a już na ostro od roku 2000 kręci się wokół wyborów prezydenckich. To jest absurdalne, ale tak jest. I w związku z tym pierwszym sygnałem, że duopol się kończy, będzie sytuacja, w której w przyszłorocznych wyborach prezydenckich nie spotka się kandydat PiS-u z kandydatem Platformy. To się panu pierwszy sygnał, że z duopolem jest coś nie tak. Natomiast jak się spotkają znowu kandydat PiS-u z kandydatem Platformy, ma pan gwarancję, że na kolejne lata, powiedzmy kilka kolejnych lat, duopol ma się świetnie. Ale jeżeli któraś z partii nie zdoła przepchać tam swojego kandydata, to będzie to dla niej już czerwone światło, czy czerwona karta, będzie początek końca tej formacji. A nie wiem, czy to będzie PiS czy Platforma. Zobaczymy. Tego nie jestem w stanie przewidzieć. Dziękuję. Pan Rym, proszę. Paweł Głusz, drugi stopień Historia. Chciałem zapytać o kwestię geopolityczną nuklear sharingu, jak to pan profesor widzi. Czy to jest dla Polski szansa, czy to jest na zachowanie bezpieczeństwa, czy to jest ryzyko i właśnie może to eskalować właśnie z państwem ze wschodu? Znaczy ja zdecydowanie uważam, że to jest dla nas główna polisa ubezpieczenia. Podam jeden przykład. Przypomnijmy sobie, dlaczego Ukraina jest w takim położeniu, w jakim jest. Bo Ukraina zrobiła coś dla dobra ludzkości, a wbrew swoim interesom. Zrobiła to w roku 1994, kiedy podpisała tak zwane memorandum budapeszteńskie i oddała głowice posowieckie, które miała, za gwarancję bezpieczeństwa swoich granic i nienaruszalności udzielone przez trzy kraje, które ją do tego namówiły. Rosję, która po latach to podeptała, ale dwóch innych gwarantów, które mają obowiązek, psi obowiązek. Dzisiaj polscy politycy to Amerykanom cały czas mówić, dawać wszelką pomoc Ukrainie. To jest Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Myśmy się tam nie podpisywali, nikt inny się. Te trzy państwa się podpisały. I teraz wróćmy do roku 2014 czy 2022, jak pan woli. Jeżeli Ukraina miałaby broń jądrową, to sądzę, że Putin by się dwa razy lepiej zastanowił, zanim by zrobił to, co zrobił. I teraz wracamy do Polski. Oczywiste jest, że ja nie apeluję do pomysłu, kiedy jest pierwszy stan tymiński. Ja będę pierwszy pod uwagę Twardy Gierek, tak, bo niektórzy podejrzewają, że to Gierek, ale to zdaje się są legendy miejskie, bo twardych dokumentów na to nie ma. Ale stan tymiński oficjalnie ogłosił, że jak kandydował na prezydenta w roku 90, że Polska powinna mieć swoją broń jądrową. Nie, więc ja byłbym przeciwny, bo to by nas naraziło na bardzo ostry, bo technologicznie jest to moim zdaniem wykonalne. Myślę, że mamy na tylu ludzi, że gdyby naprawdę chcieć to zrobić, to jest wykonalne. Tylko, że to by nas położyło w głębokiej izolacji, to naraziło nas ogromny konflikt z Amerykanami i z wieloma innymi krajami. Natomiast to, o czym pan mówił, czyli nuclear sharing, czyli mówiąc krótko, nakłonienie Amerykanów, żeby tutaj trzymali swoją broń jądrową i dali nam współdecydowanie o jej użyciu na wypadek ataku na nasze terytorium, to jest coś, o co nasza dyplomacja powinna zabiegać. Po tym, co się stało na wschodzie. Powinniśmy do tego dążyć. Czy to jest wykonalne, tego nie wiem, nie znam kulisów relacji polsko-amerykańskich. Natomiast wiem, że warto o to zabiegać, bo żyjemy w takim świecie, jak widzimy. To znaczy, Putin podeptał to, co jego poprzednik Jelcyn podpisał, czy co przedstawiciele Jelcyna podpisali, chociaż teoretycznie uważa się za przedstawiciela tej samej Rosji, ale w oczywisty sposób tą zasadę złamał, owego memorandum budapeszteńskiego. I z tego punktu widzenia warto to zabiegać. Proszę bardzo. Dzień dobry, znaczy może dobry wieczór. Łukasz Barciński, drugi rok historii, drugiego stopnia. Wspomniał pan profesor, że oczywiście wielu rzeczy jeszcze nie wiemy i możliwe, że niektórych nigdy się nie dowiemy. I stąd moje pytanie. Czy na łamach swojej książki zostawia pan sobie furtkę na wydania poprawione, korekty, komentarze? Czy też ta wersja książki jest jej wersją ostateczną i odkrycia, że tak powiem w cudzysłowie, poprzednich rządów, co do poprzednich rządów, będzie pan komentował z zupełnie innego poziomu? Nie, oczywiście to nie jest żadna wersja, jeśli mi tylko zdrowie pozwoli, to za kilka lat zrobię nowe wydanie tej książki i tu może nie mówiłem tego na początku, ale to nie jest tak, że to wydanie się różni od poprzedniego tylko tym, że ja dołożyłem rozdział o rządach PiS-u, a reszta została jak była. Nie, to akurat jest bardzo znacząco przerobione. Ja przede wszystkim przeprowadziłem coś w rodzaju takiej kompresji pierwszych rozdziałów tej książki, ponieważ już nie chciałem, żeby ona miała 1000 stron, i tak jest bardzo gruba, więc napisałem w części na nowo początek lat 90. I to nie chodzi tylko o to, że ja to skróciłem, ja tam po prostu pewne rzeczy inaczej przemyślałem. Bo początkowo ta wersja pierwsza była pisana w połowie lat 90. I od strony takiej ściśle faktograficznej oczywiście tam się nic istotnego nie zmieniło, ale od strony moich przemyśleń się zmieniło sporo. Ja trochę inaczej opisałem narodziny III Rzeczpospolitej. Natomiast
w sensie uzupełnień najwięcej jest w rozdziale przedostatnim, to znaczy w rozdziale dotyczącym rządów Platformy lata 2007-2015. Dlaczego? Bo przez minione lata, dzięki wysiłkom zwłaszcza polityków Prawa i Sprawiedliwości, z prokuratury i tak dalej, dowiedzieliśmy się sporo ciekawych rzeczy o rządach Platformy, o których nie wiedziałem tego, jak pisałem w 2016 poprzednie wydanie. Ale to nie chodzi tylko o, nie wiem, komisję śledczą taką czy inną, prawda, w sprawie mafii VAT-owskich czy Amber Gold, ale na przykład Radek Sikorski wydał wspomnienia bardzo ciekawe z czasów, jak był ministrem spraw zagranicznych w pierwszym rządzie Tuska. No są różne ciekawe wątki, które wykorzystałem, więc to nie jest tak, że ja wyłącznie korzystałem, że tak powiem, z tego materiału, który rządzący o Platformie zgromadzili. Nie, ja po prostu korzystam z różnych źródeł, bo się cały czas nowe pojawiają. I zapewne teraz, już w tej chwili widzę, że pewne rzeczy na szczęście na razie nic nie podważyło, jak śledzę komisję, nie wiem, do spraw worów kopertowych, to się tam się pojawia dużo szczegółów, ale na razie nic z tego, co tu na ten temat napisałem, nie zostało podważone. Tylko raczej pewne moje hipotezy co do procesu decyzyjnego się potwierdzają. No ale zobaczymy, co będzie dalej. Więc wie pan, ja oczywiście zakładam, że będę uzupełniał, bo to na tym polega. No, to jest jak to porównuje do słoi drzewa. To znaczy każdy kolejny rok przynosi nowe informacje, które jakoś tą książkę ubogacają, no a czasem zmuszają mnie do korekty. To znaczy, to nie jest tak, że ja się niczego jakby trzymam dogmatycznie czegoś, co napisałem, to że później jestem oskarżany, że zmieniłem zdanie koniunkturalnie i tak dalej, się chcę przypodobać temu czy tamtemu. Nie, ja po prostu zmieniam zdanie. Zmieniam zdanie i takim najbardziej klasycznym przykładem, choć akurat to nie dotyczy tego wydania, tylko wiele lat wstecz, ale to jest taka sprawa, w której zmieniłem radykalnie zdanie. Od bycia wielkim zwolennikiem tego do bycia radykalnym krytykiem, to jest program powszechnej prywatyzacji. Jest program ministra Lewandowskiego, który, jakby pan sięgnął do wydania książki pierwsze lata III Rzeczpospolitej, tam z lat 90. ja chwalę i uważam, że dobrze, że przeszedł. A dziś wiem, że to była największa afera mojej osobistej. Ocenia największa zdecydowanie afera z wszystkich możliwych afer w III Rzeczpospolitej z prostego powodu, bo do tego programu wpakowano ponad 500 państwowych przedsięwzięć. Ponad 513, jeśli dobrze pamiętam. No i niestety, ale większość z nich została kompletnie zmarnowana. Nie w sensie rozkradziona w takim prostym rozumieniu, że Lewandowski czy jego wspólnicy wzięli z tych pieniądze z tych przedsiębiorstw. Nie, ona po prostu została tak katastrofalnie wpuszczona w taki zarząd przez te słynne Narodowe Fundusze Inwestycyjne, że po dekadzie już tylko setka z tych przedsiębiorstw przetrwała. Chociaż teoretycznie one miały być, prawda, podstawą dalszego rozwoju i tak dalej. To był klasyczny przykład, jak jestem zwolennikiem prywatyzacji w ogóle, tak? W tym konkretnym przypadku to jest właśnie przykład patologii prywatyzacji absolutnie największy. Pan profesor Górny się zgłasza do głosu. Gratuluję książki i uwagi z innej, jeżeli pisze się o kwestiach najnowszych. Mam takie pytanie w krótszej wersji, je zadam, bo pan profesor doskonale wyczuwa wszelkie niuanse, co słyszę. Dla kogo pan pisał tę książkę? Jak sobie wyobrażam ten tak zwany target? No oczywiście ja pisałem dla wszystkich, których interesuje historia najnowsza, ale nie kryję, że dla mnie najcenniejszym odbiorcą są ci młodsi ode mnie, a nie ci starsi. Więc pisałem przede wszystkim dla młodszych, bo oni ich to najbardziej interesuje. Zresztą to jest przypadkiem, że to wydanie się sprzedaje znacznie lepiej niż poprzednie. Dlaczego? No bo ja widzę, kto jest głównie, znaczy nie mam pełnych danych, ale widzę, kto przychodzi na spotkania ze mną. Znaczy wyrosło całe pokolenie młodych ludzi, no na tej sali są obecni, ale też mówię o spotkaniach, gdzie to nie jest na uczelni, niekoniecznie muszą tam studenci przychodzić, ale przychodzą młodzi ludzie, którzy chcą czegoś dowiedzieć o tym, co się tu działo w latach 90., na początku lat 2000. I to jest zrozumiałe. I to jest dla mnie główny odbiorca, co nie znaczy, że ja to piszę w sposób celowany dla nich. No nie, no bo gdybym tak robił, to pewnie bym pewne rzeczy próbował inaczej ujmować. Bym tam wprowadził pewne wątki, które ich najbardziej interesują, a które mnie mniej interesują. To bardziej widzę przy kanale YouTube'owym, gdzie jest taka presja, żebym pewne tematy poruszał, bo one się będą lepiej sprzedawać, będą bardziej sensacyjne. A ja właśnie staram się oczywiście też tam dawać, ale bardziej mnie interesują też takie, które wydają mi się ważniejsze w sensie edukacyjnym,
tym i dla zrozumienia pewnych, pewnych procesów. Dlatego, że każda afera, odcinek o każdej aferze się sprzedaje lepiej niż odcinek o jakimś tam procesie społecznym czy jakimś ważnym wydarzeniu, ale to jest w jakimś sensie zrozumiałe. No, ludzie są żądni sensacji i różnych tajnych kulis, ale ja się tego staram unikać. To znaczy oczywiście pewien element jest zawsze wprowadzony jako pożywczy czy przyciągający uwagę, ale celem strategicznym jest dla mnie pewna edukacja, zwłaszcza młodych ludzi, żeby sobie zdawali sprawę, to co doktor Buława na początku przeczytał ze wstępu, żeby ci z nich, którzy pójdą później do świata polityki, rozumieli, skąd się wezmą problemy, w które wejdą. Bo to widać bardzo wyraźnie, jak się rozmawia z młodszymi politykami, jak oni są zaskoczeni, że to wszystko wygląda trochę inaczej, niż im się wydawało z ekranów telewizorów czy ekranów komputerów, że te kulisy wyglądają inaczej, no to wstępem do tego, jak zobaczyć, jak to trochę inaczej wygląda z lektura mojej książki. Uważam, ja też pewne rzeczy piszę między wierszami, dlatego że trzeba powiedzieć jasno, słusznie pan profesor zauważył, że to jest ryzykowne. Ja szczęśliwie nie miałem żadnego procesu jeszcze w związku z kolejnymi wydaniami tej książki, ale to jest tylko kwestia czasu. Bo ja wiem, że pewni ludzie będą chcieli w oczywisty sposób przeforsować wygodną dla siebie wizję i nic tak dobrze nie służy właśnie jak wygranie procesu sądowego. Ale to będzie długi proces, wymiar sprawiedliwości w Polsce jest tak skonstruowany, że można na taki proces wiele lat prowadzić i ja wykorzystam bezlitośnie wszystkie jego słabości, kiedy padnę jego ofiarą. Dlaczego? No nie dlatego, żeby mi się to podobało. Nie, ja bardzo krytykuję kolejne rządy za to, że przewlekłość stała się cechą podstawową polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ale trudno, jak będę jego ofiarą, to będę się bronił, jak warunki pozwalają. Natomiast realnie powiem w ten sposób, bo dla mnie najważniejsi są ci młodsi odbiorcy. Ci młodsi, na nich mi zależy najbardziej. No właśnie z powodów, o których powiedziałem. Tak, proszę bardzo. Jak tego przeczytałem, w jednym wypadku mnie dujesz, trzeci blok pierwszego stopnia z historii. Mam do pana profesora aż trzy pytania. Najpierw. Czy trzeba brać pod uwagę scenariusz, czy przychodząc do polityki krajowej, być może do treści książki, że Polskie Stronnictwo Ludowe może w przyszłości wejść do jednej koalicji z Sprawiedliwością, to jest z Konfederacją. Skoro PSL potrafił w ciągu 34 lat, 35 lat, III Rzeczypospolitej wejść w koalicję z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, czy do koalicji z Platformą Obywatelską, czy obecnie z Polską 2053 na Hołowni. Drugie pytanie. To dotyczy już Komisji do spraw afery Wiewina. Czy właśnie ta Komisja do spraw afery Wiewina może uważać za najlepszą pod programem z zmianami Komisję Rzeczypospolitej? Skoro jego jedyna być może Komisja potrafiła doprowadzić swoje prace do samego końca. I trzecie i ostatnie już pytanie, to takie pytanie. Jak pan zauważa, który rząd w okresie Rzeczypospolitej był najlepszym rządem? Dla mnie osobiście najlepszym rządem był rząd AWS-u, ponieważ potrafił dokonać wielu istotnych dla naszego kraju reform. Dziękuję bardzo. Po kolei, jeśli chodzi o PSL, to tak, uważam, że w jakiejś odleglejszej perspektywie, jak mogę sobie wyobrazić koalicję Prawa i Sprawiedliwości z PSL-em, natomiast raczej musiałoby dojść do zmiany przywództwa PiS-u, bo podejrzewam, że nikt z obecnych, zresztą PSL-u być może też, to w jednej z tych partii musiałoby się przywództwo zmienić, bo obecni liderzy, czy obecny lider PSL-u, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz, raczej nie zaryzykuje koalicji z PiS-em pod przewodem prezesa Kaczyńskiego, mając w pamięci, co się działo z poprzednimi koalicjantami PiS-u. I mam wrażenie, że nikt inny nie zaryzykuje koalicji z PiS-em pod przewodem Jarosława Kaczyńskiego. Ale jeżeli na czele PiS-u stanie ktoś, kto nie będzie miał opinii Skorpiona z tej anegdoty, prawda, Skorpiona, który, prawda, przeprowadza przez rzekę. No, zna pan tą anegdotę, jak nie, to ja opowiem, może wszyscy nie znacie, prawda, idzie sobie jakieś tam zwierzę, nieważne, niech to będzie borsuk albo tygrys, i chce przepłynąć przez rzekę, pojawia się skorpion i mówi: słuchaj, przeprowadź mnie, nie umiem pływać przez tą rzekę, no ale słuchaj, ty mnie na pewno ugryziesz, prawda, powiadał w lew, niech będzie, że to lew. Nie, no daj spokój, wtedy zginiemy obaj. No po czym płyną, no i na środku rzeki oczywiście skorpion robi to, czego wszyscy oczekiwaliśmy, gryzie tego lwa, na co lew pyta, no ale dlaczego, przecież zginiemy obaj, na co skorpion, ale taką nam naturę, prawda? I to jest istota sprawy, nie będę tego rozwijał.
Więc wróćmy do pytania numer dwa. Bo tak mówię, w dłuższej perspektywie taka koalicja jest możliwa, w krótkiej moim zdaniem nie. Czyli nie w tej kadencji, a może w ten sposób. Jeśli chodzi o komisję do spraw Rywina, no wie pan, ona uchodzi za najlepszą, bo była pierwsza. A w związku z tym ona miała bardzo, po pierwsze, ogromne zainteresowanie, gdzie mam trzy komisje równolegle, ludzie się mieszają i już tego nie jest w stanie spamiętać, ale przede wszystkim wtedy jeszcze ci posłowie w tej komisji mieli, powiedziałbym, poczucie, że coś powinni wyjaśnić, a dopiero później robić show w telewizji. Właśnie ten show telewizyjny, to oni dopiero w trakcie prac tej komisji zobaczyli, że jest takie ogromne zainteresowanie i że oni tu właściwie mogą kapitał polityczny na tym zbić, bo na samym początku to nie mieli takiego poczucia. W związku z tym później wszystkie kolejne komisje już działały taki, powiedziałbym, intencją, no, że wyjaśnimy albo nie wyjaśnimy, ale show na pewno zrobimy. To świetnie widać, no miał pan w ubiegłym tygodniu komisję do spraw Pegasusa, którą potencjalnie uważał za najważniejszą z tych komisji, tylko że no, widać wyraźnie, jak ta chęć zrobienia show zwycięża nad chęcią wyjaśnienia czegokolwiek, bo oczywiste jest, że Jarosław Kaczyński powinien na samym końcu po raz tej komisji wezwany na świadka, a nie na samym początku. Chyba że nie chce zrobić show, tak? Jeśli chce zrobić show, no to było 8 godzin, to ludzie oglądali, to było wydarzenie dnia, tak? Ale z punktu widzenia poziomu przygotowania tych członków komisji, no to było samo zaoranie, że użyję słowa, bo ci ludzie nic nie wiedzą jeszcze o tej sprawie, ale bardzo chcą dokopać prezesowi Kaczyńskiemu. I wiesz, że się do tego to sprowadzało. Więc w tym sensie, ale to, że powiem, to nie jest wynalazek tych komisji. W sensie te wszystkie późniejsze już komisje były coraz bardziej właśnie show. I teraz czy ja jestem przeciwnikiem w związku z tym komisji? Nie jestem ich wielkim fanem. Bo one wykonują dla historyków, już nie tylko dla mnie, ale dla ich następców, ogromną pracę dokumentacyjną. Bo to wszystko jest scenografowane, sobie będzie leżeć i za po latach sobie będą historycy czytać wypowiedzi tych różnych świadków. Ale czy oni będą kłamać, kłamią, to jest oczywiste, ale to nie ma znaczenia, to jest pewne źródło. Przecież jak pan ma pamiętniki, wspomnienia, wiadomo, że to też jest źródło, które trzeba krytycznie ocenić. Tak? Więc z tego punktu widzenia jestem wielkim fanem komisji śledczych, choć oczywiście gdybym mnie zapytano, jak je naprawić, to ja bym powiedział, bardzo prosto. Nagrywać, ale po miesiącu dopiero jest emisja. Nie ma bieżącej transmisji. I jakby tych transmisji tam po miesiącu, to już nie, budziłoby takiego zainteresowania. Ale politycy w życiu z tego nie zrezygnują. Z tego, że na bieżąco są transmitowani. Ale gdyby je wprowadzić naprawić, to tak, oczywiście. Po prostu zrezygnować z transmisji online. I koniec. I pytanie trzecie dotyczyło zaraz. Rządu, które tak, no to jest tak, rządu, tak. No więc wie pan, ja to pytanie się stale powtarza na różnych spotkaniach i ja stale odpowiadam, że ja nie mam jakiegoś swojego ulubionego rządu i takiego, który bym uważał, że go oceniał zdecydowanie wyżej niż inne. Natomiast rzeczywiście, jak już jestem przyciśnięty do ściany, to zwykle mówię o rządzie Jerzego Buzka. Dlaczego? No dlatego właśnie, że on próbował coś zreformować i był ostatnim reformatorskim rządem, tak jak ja rozumiem, poważne reformy społeczne. Później mieliśmy już albo pozorowanie reform, albo mieliśmy reformy, które no delikatnie mówiąc, były kompletnie w momencie startu przestrzelone czy błędne. I w związku z tym ciężko mi o nich coś dobrego powiedzieć. Oczywiście to nie jest tak, że na poziomie mikro się pewnych rzeczy nie udało, bo się udało. Jest wiele rzeczy i w rządach czasu rządów Platformy, i w rządach PiS-u, które się udało załatwić. Natomiast tych najbardziej fundamentalnych sprawach polityk społecznych, w takich obszarach jak edukacja, służba zdrowia, parę energetyka nieszczęsna, ja uważam, że tu sukcesów nie ma. I w tym sensie rząd Buzka był tym, któremu się udało. I to, żeby pojasnąć, czterech reform, jakie zrobił, ewidentnie dobra jest tylko jedna, to znaczy samorządowa. I to też ona ma swoje wady, ale ta się na pewno udała. Reforma emerytalna była najsłabsza i się okazała najgorzej zaprojektowana i właśnie dzisiaj została zdemontowana. Służby zdrowia nie dowiedzieliśmy się, czy ona była dobra, czy zła, bo ją po roku SLD właściwie zlikwidowało. No i reforma edukacji, co do której ja mam ambiwalentny stosunek, to znaczy ja w ogóle uważam, że edukacja, to znaczy, już nie chcę się wywodzić na ten temat, ale że tamta jakby problem nie leży w tym, czy istnieją gimnazja, czy nie. Uważam, że cała ta sprawa została fałszywie postawiona. Ja po prostu uważam, że problem leży w nauczycielach i w tym, że w Polsce zdegradowano ten zawód potwornie i to się zaczęło w PRL-u, a w III RP to dokończono. Po prostu żyjemy, przepraszam, bo to jest wielu nauczycieli, ale uważam, że zostaliśmy zdegradowani. To po prostu bardzo, bardzo znaczące i nie widzę światełka w tunelu, mówiąc szczerze.
Znaczy, jak słyszę te wszystkie propozycje naprawy, no to dla mnie to nie są propozycje naprawy, tylko do dosypania na odrobiny cukru do tej herbaty, która już jest dawno nieświeża. Ale to nie chcę tego rozwijać w tym miejscu. Dobrze, to może pan Szymaszek? Proszę, panie profesorze, ja odniosę się do słów pana profesora i też mam pytanie, bo sam pan profesor wspomina, że książka przeszła różne ewolucje i też nowy materiał źródłowy. I mam takie pytanie, czy pan profesor mógłby wskazać momenty, które przedstawiają, że ta polityka i politycy przede wszystkim zmienili swoje postrzeganie podejścia do państwa, jak i też samego jej uprawiania, czy też jednak ten dzień, który był 10 kwietnia jednak jest tą taką granicą, która dzieli Polskę na dwie części. Dziękuję. Chyba co, jest, nie ma takiej oczywistej, pan mówi o katastrofie smoleńskiej, jest bardzo ważna cezura, ale ona jest dla czegoś innego ważna. Natomiast jeśli chodzi o postrzeganie państwa, to się nie zmieniło tak po prostu w jednym, nawet bardzo dramatycznym wydarzeniu. Natomiast jest bardzo znamienna rzecz, którą zauważyli internauci, jak zacząłem publikować na YouTubie te materiały z Sejmu z lat 90. Że tam jest taka cisza, taka kultura, tam takie spadają często nawet takie, wydawałoby się, ostre wypowiedzi, a reszta słucha. I nagle, jak to jest w dzisiejszym Sejmie? Ja sobie uświadomiłem, jak ja bym tego nie zauważył, przecież tak jest. Kiedyś, w latach 90. czy w PRL-u, jak ktoś mówił bardzo brzydko, to mu się zwracało uwagę, proszę nie używać nieparlamentarnego języka. To było takie eleganckie powiedzenie, że ktoś klnie jak szewc. No dzisiaj byśmy tego nie użyli, jak to nieparlamentarnego. No w parlamencie się właśnie może nie przeklina na co dzień jeszcze z mównicy, ale mówiąc szczerze, i do tego dojdziemy, tak? Znaczy parlament stał się z miejsca, którym jakby politycy się przyzwoicie zachowywali, miejscem, gdzie się wyjątkowo nieprzyzwoicie zachowują. I na razie ja nie widzę szans na zmianę tego, dopóki wyborcy będą premiować takie zachowania, a na razie je premiują. Czyli będą wybierać w kółko tych samych ludzi, którzy są owymi takimi właśnie, powiedziałbym, no, wytaczającymi pewne takie trendy w tego typu zachowania. Natomiast do roli katastrofy smoleńskiej, to ona jest oczywiście bardzo ważna, ale przede wszystkim w dziejach konfliktu między PiS-em a Platformą. To znaczy ja uważam, że do tego momentu pewne rzeczy były tam udawane i pewne rzeczy były celowo przerysowywane. Ja to trochę mogę powiedzieć o mojej osobistej obserwacji ze zaplecza studiów telewizyjnych, gdzie ja często łaziłem już wtedy w roli komentatora i często tam przede mną albo po mnie występowali politycy. I zauważyłem, że mniej więcej do tego czasu to jeszcze ze sobą potrafili przyjaźnie rozmawiać. Zresztą były takie zabawne historie, jak to kiedyś było takie słynne nagranie, któreś tam tych śniadań gdzieś tam, prawda, gdzie ci politycy nie wiedzieli, że już nie pamiętam, czy że już są nagrywani, czy że jest, czy że przestali być. I nagle przestali na siebie wrzeć, zaczęli przyjemnie rozmawiać. Spektakl się skończył, przedstawienie skończone, można sobie powiedzieć normalnie. Otóż to się zaczęło zmieniać po 10 kwietnia. Rzeczywiście już było widać, że oni albo ze sobą nie rozmawiają, albo wrzeszczą na siebie tak samo bez kamer, jak i przed kamerami. Czyli inaczej mówiąc, wzrósł gwałtownie poziom agresji w polskiej polityce. I w tym sensie katastrofa smoleńska, zwłaszcza w tej linii PiS-Platforma, bo to o nich głównie chodzi, rzeczywiście spotęgowała ten antagonizm. To na pewno. Natomiast wie pan, czy to jest jakaś cezura taka bardzo fundamentalna? Ja kiedyś myślałem tak, że rzeczywiście podział posmoleński będzie kolejnym takim fundamentalnie ważnym podziałem. To takie pojęcie trochę lansowałem. Teraz już tak nie uważam. Teraz już tak nie uważam, bo jak zobaczyłem, jak PiS wyjaśniał po 2015 roku katastrofę smoleńską, to muszę powiedzieć, że byłem głęboko tym rozczarowany, jak to wyjaśniano. I jak to ostatecznie tą sprawę potraktowano i co z tym zrobiono. I wtedy zrozumiałem, że nie będzie żadnego podziału posmoleńskiego, bo to w istocie rzeczy nie jest w interesie żadnej z obu stron, żeby tą sprawę rzetelnie wyjaśnić. Ja musiałbym długo tłumaczyć, dlaczego tak uważam, ale najkrócej mówiąc, bo ja uważam, że koncentrowanie się na dyskusji, czy był zamach, czy nie było zamachu, jest w istocie rzeczy, ja wiem, że to jest szokujące dla wielu, co teraz powiem, ale jest wtórne i nieistotne. Bo dla mnie jest istotne dojście, jak mogło dojść do takiego lotu i dlaczego tak później popełniono tak ogromną ilość błędów przy wyjaśnianiu okoliczności tej katastrofy po stronie polskiej. Nie nazwali wszystkiego na Putina, bo Putin nie pozwolił, Putin nie dał i tak dalej. To jest bardzo łatwe. To jest bardzo łatwe. Natomiast główny problem polega na tym, że tu wszystko się koncentruje wokół kwestii zamachu. Był zamach, czy nie było zamachu? Tak? A moim zdaniem właśnie to jest zamazanie problemu.
który jest znacznie większy, bo mnie interesuje zarówno do tego, jak doszło do tej katastrofy i ta sprawa nie została moim zdaniem w pełni wyjaśniona, choć i tak jest z nią lepiej niż z tym, co jest trudniejsze i dla mnie ważniejsze, znaczy to się dzieje później, po katastrofie. Ale jakby to jest temat bardzo szeroki, nie chcę tego rozwinąć. Dobrze. Pani profesor, bo tu jeszcze niektóre zaczynają powtarzać pytania, a tak powiem, że musimy się mniej więcej do 15 pozmieścić. Pani profesor, proszę. Jeśli można. No cóż, ja muszę powiedzieć, że tak, jeszcze nie czytałam książki pana profesora, ale mam nadzieję, że ją właśnie przeczytam, ale udaje mi się od czasu do czasu też posłuchać i różnych rzeczy właśnie ciekawych dowiedzieć. Uważam, że pan jest badaczem niezależnym, ale mam takie trzy pytania, które dotyczą, właściwie dwa może, takie dwa krótkie, które w pewnym sensie, ponieważ ja jestem, reprezentuję Instytut Nauk Socjologicznych, to jest też moja taka prywatna tutaj, można powiedzieć, obecność. Chciałabym zapytać troszkę jako socjolog właśnie w takim kontekście przyszłościowym, czyli takim właśnie prognostycznym. To, że Francis Fukuyama się mylił w swojej książce pod tytułem Koniec historii, to już wszyscy wiemy. Ale ja chciałabym pana profesora zapytać o taką rzecz. Mianowicie, pan profesor użył nie tak dawno, co spowodowało swoisty zamęt na scenie społeczno-politycznej i komentatorskiej, takiego terminu demokratura. Że dzisiaj mamy właśnie w Polsce do czynienia z demokraturą, ponieważ chyba nikt z nas nie jest prawnikiem, no to są to niezwykle też interesujące zagadnienia. Druga rzecz to jest taka, jak pan profesor widzi los trzeciej drogi, bo to jest specyficzna formacja i dosyć taka hybrydalna, byśmy tak delikatnie powiedzieli. I trzecia rzecz to jest kwestia centralizacji Unii Europejskiej i koncepcji jakby obecności Polski. Tak. Bardzo dziękuję. Dobrze, więc po kolei demokratura. Ja zdefiniowałem demokraturę jak taki system, w którym ktoś, kto ma większość w Sejmie, właściwie ma całkowitą władzę w państwie. I mam wrażenie, że ten system zaczął być wprowadzany przez prezesa Kaczyńskiego, ale jemu było łatwiej, bo miał jeszcze po swojej stronie prezydenta Dudę, choć już niekoniecznie na przykład Trybunał pana prezesa Rzeplińskiego i parę innych go zignorował. Natomiast, no, ponieważ Donald Tusk nie ma po swojej stronie pana prezydenta, to system udoskonalił i w tej chwili już pan prezydent też nie jest istotny specjalnie, bo my mamy większość w Sejmie. Prawda? I to się do tego sprowadza. Inaczej mówiąc, mnie by się marzyła się nierealna dzisiaj sytuacja, w której wrócilibyśmy do sądu konstytucyjnego, który byłby uznawany przez wszystkie strony sceny politycznej i który by weryfikował pewne działania, decyzje rządu, parlamentu, prezydenta i tak dalej. No, na razie się na to nie zanosi, w związku z tym mamy moim zdaniem demokraturę. Jeśli chodzi o trzecią drogę, to powiem w ten sposób, strasznie trudno jest przewidzieć, pani profesor, co będzie z trzecią drogą. Wydaje mi się, że przede wszystkim to bardziej zależy od losu prezydenckich aspiracji Szymona Hołowni niż od Kosiniaka-Kamysza, bo Kosiniak-Kamysz stoi na czele partii, która przetrwała ponad 100 lat i w jakiejś formie dalej przetrwa. Natomiast pozostaje pytanie, co będzie z ruchem Hołowni, bo na razie po tym, jak zrezygnowali z wystawienia swojego kandydata na prezydenta Warszawy, ja mam wrażenie, że to jest początek końca tej formacji. I tyle, no po prostu nie można czegoś takiego zrobić i udawać, że nic się nie stało. No, moim zdaniem to jest katastrofalny błąd tej formacji i wstęp do jej wasalizacji wobec Platformy Obywatelskiej, który się zapewne dokona przy jakiejś próbie przekonania Hołowni, że może w ogóle nie kandydował w wyborach prezydenckich, albo żeby na którymś etapie jednak Trzaskowskiemu nie napsuł za dużo krwi. Ale to zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Natomiast jeśli chodzi o trzecie pytanie, to jest najszersze pytanie, to jest w ogóle gigantyczny problem w przyszłości Unii Europejskiej. Ja dostrzegam rzeczywiście takie skłonności centralistyczne w Unii Europejskiej. Nie wróżę im powodzenia. Nie wróżę im powodzenia. Uważam, że po prostu to nie tylko dlatego, że Węgry czy Polska się na to nie zgodzą, tylko dlatego, że ten projekt się nie uda. Projekt się nie uda, bo po prostu nie ma tych twardych narzędzi zmuszenia krajów członkowskich w egzekwowania na nich. Oczywiście stworzono to narzędzie finansowe, ale ono ma ograniczoną skuteczność. To świetnie pokazał pan Orban, za chwilę inni to pokażą. Przypomnę, jak to Orban rozegrał sprawę KPO, prawda, pamiętacie państwo, na jednym z ostatnich szczytów Unii Europejskiej ważyły się losy 10 miliardów z KPO dla Węgier, podobne problemy jak popić się w Polsce. No i Orban powiedział, a ja się nie zgadzam na rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą. No i to weto
Orbana przez pewien czas tam wisiało, no i w pewnym momencie Orban osiągnął porozumienie z większością Unii na takiej zasadzie, że ja wyjdę z sali, jak ta sprawa będzie rozpatrywana, czyli nie będę za, ani przeciw, ani się nie wstrzymam, a zamiast za to wy uruchomicie środki dla KPO. No i tak też się stało. Orban wyszedł, Ukrainą rozpoczęto negocjacje, które nie wiadomo kiedy się skończą, czy kiedykolwiek się skończą, natomiast Orban dostał pieniądze. I tak się będzie sprawy w Unii Europejskiej załatwiało, więc mówienie, że to jakieś Stany Zjednoczone, Unii Europejskiej, że on, no, że ja w to nie wierzę po prostu. Ja w to nie wierzę, natomiast Unia Europejska w moim przekonaniu będzie targana coraz większymi sprzecznościami wewnętrznymi i nie założyłbym się, że za 10 lat będzie istniała. Znaczy, mam nadzieję, że będzie istniało, jestem w ogóle zwolennikiem tego projektu. Natomiast nie założyłbym się o to, bo uważam, że skala problemów, jakie gdzieś tam na horyzoncie się czają, jest tak duża, że być może jej nie będzie. Chociaż ja raczej na najbardziej prawdopodobny scenariusz uważam inny scenariusz, a będzie powstanie tak zwanej Unii wielu prędkości. Znaczy, ta fasada zostanie. Będzie Unia Europejska zrzeszająca tam 20 kilka państw, ale w rzeczywistości będzie strefa euro na przykład i w ramach strefy euro będą jeszcze węższe kręgi integracji. Nie kryję, że mi się to podoba w ogóle. Ja nie mam nic przeciwko właśnie takiej integracji wielopoziomowej, tekst kiedyś napisałem, poseł Jaki to opublikował w takiej książeczce, ja napisałem, jak ją sobie wyobrażam to, że są pewne obszary, gdzie na przykład klub jądrowy, klub nuklearny w Unii Europejskiej. Niemcy nie chcą, proszę bardzo. Ale Francuzi bardzo chcą, my też chcemy, jeszcze parę innych krajów chce mieć energetykę jądrową. W tym obszarze integrujemy współpracę. Taka dywersyfikacja. Dokładnie, tak. Czyli wielopoziomowa sieć zależności. I to być może jest kierunek dla Unii. Natomiast nie bardzo wierzę w to takie właśnie scentralizowane państwo. Ale mówię, jeżeli się uda stworzyć unijną armię, unijne służby specjalne, to zacznę wierzyć w ten projekt. Natomiast jak długo nie będzie armii, służb specjalnych, to nie bardzo będę wierzył w te Stany Zjednoczone Europy. Dobrze, proszę Państwa, ja pozwolę sobie skorzystać z mojej pozycji prowadzącego i zadam ostatnie pytanie w tej części oficjalnej. Będziemy zmierzać do końca, a profesor obiecał, że w kuluarach jeszcze odpowie na pytania, gdyby takowe były. Także proszę Państwa, ja bym się zapytał, może to jest takie forma pewnego podsumowania, czy można powiedzieć, że dziedzictwo postkomunizmu jest tym głównym problemem III Rzeczypospolitej, czy może jakiś inny problem jest ważniejszy, istotniejszy? Bo jeśli chodzi o tą pierwszą czy drugą Rzeczpospolitą, no to często mówiono, że to położenie geopolityczne jest tym największym naszym zmartwieniem. A tutaj to dziedzictwo postkomunizmu. Czy można się z tym zgodzić, czy też nie? Znaczy, to jest na pewno bardzo ważne ciągle dziedzictwo, natomiast nie wiem, czy to się da obiektywnie zważyć i zmierzyć. No jak słuchałem prezesa Kaczyńskiego, to dla niego to jest ciągle najważniejsze dziedzictwo, bo on tylko mógł się trochę wyzwolić z tej odpowiedzi na ścisłe pytanie, to nieustannie wracał do tego dziedzictwa i jego różnych zakamuflowanych, zwłaszcza w sądownictwie, przejawów, co mnie trochę bawi, bo po 8 latach jakby kiedy rządził, jakby efektów nie mam, to po co ma właściwie dalej rządzić? Żeby znowu nic nie zmienić, to może po prostu to sensu nie ma. To taka dygresja. Natomiast nie, oczywiście to dziedzictwo istnieje, tylko że to już nie jest dziedzictwo, moim zdaniem, głównie związane z konkretnymi ludźmi, którzy tkwią w konkretnych miejscach, jako ci, prawda, ludzie z dawnego aparatu PRL-owskiej władzy, no bo powiedzmy sobie szczerze, biologia tu zrobiła swoje. Problem polega w pewnej mentalności. I dla mnie takim najważniejszym, podpiszę o tym w zakończeniu tej książki, dziedzictwem epoki postkomunizmu jest niezwykle niski poziom zaufania społecznego. Jak się robi badania poziomu zaufania w Europie, to my tam konsekwentnie razem z Bułgarią i Rumunią okupujemy najniższe pozycje. I to jest moim zdaniem dziedzictwo komunizmu, ponieważ to była epoka, w której z oczywistych względów nikt nikomu nie ufał, bo wiadomo, jak się to mogło skończyć, a później po roku 89, skutek takiego, a nie innego rozwoju jakby polskiej polityki, nie udało nam się tego trendu odwrócić. Tylko przeciwnie, zaraz to budować to zaufanie społeczne, mam wrażenie, że może nie bardziej jeszcze zniszczono, bo to byłaby przesada, bo tak nie jest, ale niewiele odbudowano z tego zaufania, które zresztą wcześniej też specjalnie nie było wysokie, no bo niby dlaczego miałoby być. Ani druga Rzeczpospolita, ani tym bardziej okresy rozbiorowe, to nie jest epoka, której, i teraz co to ja mówię przez zaufanie, to znaczy zaufanie jest wielopoziomowe, bo to jest zaufanie zarówno obywatel, a państwo i jego różne organy, poczynając od struktury, poczynając od właśnie tej władzy samorządowej, a kończąc na tej władzy najwyższej, ale to jest też zaufanie między ludźmi, tak?
I ludzie nieustannie wchodzą z sobą w różne interakcje i u nas ten poziom zaufania jest bardzo ograniczony. Znaczy, jak się porozmawia, już nie mówię o Skandynawach, bo to w ogóle przepaść, to jest inny świat, ale jak się pojedzie do Europy Zachodniej i rozmawia z ludźmi, to widać, że tam jednak poziom zaufania wzajemnego jest wyższy. To się da wyczuć w takich indywidualnych kontaktach, więc tutaj badania socjologiczne jakby potwierdzają to, co ja widzę. I to jest moim zdaniem największe dziedzictwo, z którym ciągle nie potrafimy sobie poradzić, choć ono nie jest wyłącznie dziedzictwem epoki komunizmu. Ono ma moim zdaniem głębsze korzenie, ale komunizm to gwałtownie zwiększył. I w tym sensie to jest dla mnie główny problem, a nie tropienie, kto jest czyimś synem czy wnukiem, bo mam wrażenie, że z braku tych już bieżących dawnych komunistów, to niektórzy tropią już drugie i trzecie pokolenie. Dla mnie to kompletnie nie ma znaczenia. No dla niektórych ma, no to jest ich problem, bo moim zdaniem to jest, to deformuje obraz rzeczywistości. Ale to już nie mój problem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy na kolejne spotkanie, co obiecał, że służy odpowiedziami. Tak, teraz może indywidualnie, jak ktoś chce, żeby podpisał książkę, to też w przyjemności na to zrobię. Dziękuję.